To jest psiakość jeden z moich ostatnich felietonów, a kto wie, czy nie ostatni, nawet tutaj, ale bowiem gdyż zdecydowałem się wyjechać do Anglii na zarobek. Słuchajcie, jaka jest fucha w Anglii do wzięcia? Wiadomo, że Anglicy mają kota na punkcie psów i płacą osobom, którym wyprowadzają psy na spacer, nawet 25 funtów na godzinę. Mówił o tym nasz korespondent z Londynu. Na polskie pieniądze to będzie ponad 100 zł i jeszcze trochę zostanie. Oczywiście angielski bezdomny, bezrobotny tyle nie da, zapłaci góra 5 funtów za godzinę. I plan jest taki. Jadę do Anglii, namierzam bogatego Angola, popularnego, dumnego syna Albionu z psem albo córkę, biorę jego psa i hajda w angielskie parki i ulice na 10 godzin dziennie. 10 godzin. I tak codziennie. Angol stanie się posiadaczem najbardziej wybieganego i wyspacerowanego psa na wyspach. Dziennie zarobię 250 funtów, to se policzcie. I ktoś może zapytać, Tomek, a jak pies nie będzie chciał te 10 godzin latać po Londynie? Co nie będzie chciał, odpowiadam. Co będzie miał taki na przykład Pekinczyk, syn Suki, jeden do powiedzenia? Ja znam psychologię tych kundli, czyli takie know-how wyprowadzania. Zasmyć morda w kaganiec i poszedł ze mną na spacer. Nie będzie chciał pies iść po dobroci, to pójdzie pod psymusem. Ktoś znów mógłby powiedzieć, co za uparciuch ten ktoś, że takie zajęcie z wyprowadzaniem psów to ślepa uliczka na drodze do awansu. Dlaczego? Dlaczego? Można wyprowadzać coraz więcej i coraz większe psy. Albo może nawet słonie, żyrafy czy nosorożce. Ja tylko widzę jeden problem z tym zarabianiem na wyprowadzaniu psów. Po przyjeździe do kraju z taką masą forsy przyjdzie wyprowadzić fiskusa w pole. Tylko jak? A zresztą, co ja się będę teraz martwił? Pójdę se do więzienia na 2 lata, to mnie tam nauczą. No, bye bye.